Siemanko, witam Was. Chciałem Wam pokazać, jak wymienić trzecie światło stop w samochodzie Opel Signum. To jest to światełko. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby je wymienić? Ja to mam już wymienione, czyli je zdemontowałem. Pokażę Wam zaraz, jak to zrobić. To jest moje stare światło. No i teraz trzeba tak, otworzyć klapę. To było w ten sposób zamontowane. Nie, tak, w ten sposób. Otwieramy klapę. Teraz zobaczcie. Aby to zdjąć, trzeba wyjąć ten plastik. Ten plastik, żeby wyjąć, trzeba tutaj podważyć sobie w tym miejscu i w tym. Pokażę za chwilę czym. Najlepiej wziąć sobie nóż. Taki nóż, owinąć sobie go w jakąś chusteczkę, czy we dwie, żeby tu nic nie porysować. Wkładamy tutaj i po prostu podważamy. Możemy z tej strony nie róbmy tego, bo tu jest szyba, może pęknąć. Trzeba włożyć tutaj klin i to po prostu podważyć. Ja w tej chwili nie będę tego wkładał, dlatego że jest temperatura minus 6 stopni i jak to podważę, to to prawdopodobnie mi pęknie. To jest, tu ma 4 zaczepy, w tym miejscu i w tym miejscu gdzieś. I jak to sobie tutaj elegancko włożymy, ten nóż, o, już nawet zaczyna odstawać. Ja tak jak mówię, nie chcę tego teraz robić, bo plastik zmienia swoje, że tak powiem, właściwości pod wpływem temperatury. Nawet już trochę wyszło. To jak ja to zdejmę, to mi to pęknie, a nie chcę sobie robić żadnych kłopotów. I teraz słuchajcie, jak to zdejmiecie, to jeszcze raz sprawdzę, jak była ta lampa. Jest tak. Czyli ukaże nam się taki widok tej lampy. I teraz, żeby te trzecie światło zdemontować, to tu macie takie 4 śrubki. I te śrubki po prostu trzeba wykręcić. I jak wykręcicie śrubkę, o, w ten sposób, to schodzi nam ta blaszka. I jak te śrubki zostaną wykręcone, to pchamy to światło do góry i z tamtej strony, czyli ze strony zewnętrznej, wyciągamy to światło do góry. I z tamtej strony je wyjmujemy. I tutaj chciałem rozwiać mit, bo niektórzy mówią, że tutaj sobie podważą śrubokrętem. O, tu to światło wyjdzie. Nie ma takiej opcji. To światło nam tu nie wyjdzie, jak podważymy śrubokrętem. Zbijemy to wszystko, to nam popęka. No nieważne, że nam popęka, bo to światło i tak już do niczego się nadaje, ale tu wszystko porysujemy i potem będzie nam zjawiało, bo to jest blacha. Także nie ma takiej opcji, żeby to światło wyjąć z tej strony, tylko tak czy inaczej musimy odkręcić te 4 śrubki. Jak te śrubki odkręcimy, pchniemy palcem i światło nam wychodzi. No jeszcze musimy tu odłączyć przewód, będzie od spryskiwacza. To było tak, tu mi pękło, to już nieważne, bo powinno być tak. To pękło. Odłączamy ten przewód, no i wyjmujemy światło i to wszystko. I teraz jeszcze chciałem rozwiać mit, bo tu niektórzy mówią, że tu są diody, oczywiście tu są diody, to można dać się do elektryka, czy samemu naprawić. Wymieniasz diodę za 2 zł i wszystko jest ok. Nic mylnego, nie, w tym świetle nie da się tego zrobić, ponieważ to jest, jak widzicie, wszystko zlane, fabryczne. To jest, tego się nie da rozmontować, znaczy rozmontować się da, ale jeśli to rozmontujecie, to to wszystko popsujecie. Ja byłem u 2 elektryków w Warszawie, 2 takich, co naprawdę są jedni z najlepszych z tym światłem i chciałem to naprawić. Każdy mi powiedział, proszę Pana, to jest nierozbieralne, tego Panu nikt nie naprawi, to trzeba kupić nowe. Dlatego może w innych samochodach, wiem, że kiedyś miałem Fiata Bravo z 2000 roku i tam też było światło stop i takie światło stop w tym samochodzie można było naprawić. W tym tego się naprawić nie da, to tylko trzeba kupić nowe. To jest światło ze spryskiwaczem. 350 zł kosztuje, ja to kupiłem przez tam, nie wiem, Allegro, oczywiście nowe kupiłem, nówka. To jest te stare, tak jak Wam powiedziałem, że tego się już naprawić nie da. No i co, to by było na tyle na temat wymiany. Przepraszam, że nie zdejmuję tego plastiku, ale tak jak powiedziałem, jest minus 6 stopni, boję się, że to pęknie, a jak pęknie, no to dupa, będę musiał to kupić nowe, a pewnie w serwisie to nie wiem, w serwisie są takie ceny, że pewnie jest 1000 zł kosztuje, dlatego nie chcę sobie robić kosztów. Podważyć, raz, dwa, trzy, w 2-3 miejscach i to nam na pewno wyjdzie. Także to by było na tyle co do wymiany tego światła stop. Tu macie jeszcze spryskiwacze, tutaj jest światło ze spryskiwaczem. Jak tak to wymienicie,
to będzie na pewno dobrze. Jak to światło się pieprzy, to na komputerze w środku pokazuje Wam, że, no, że jest niesprawny, czyli tam no, nie wszystkie diody się palą i pokazuje komunikat, że jest światło no, jest niesprawne. Także to by było tyle. Trzymajcie się, powodzonka.